Ma bardzo długie rzęsy, takie piękne oczy, coś takiego w sobie, że nikt nie przeoczy. Jak depta po trawniku z głową uniesioną w dumie, roztacza wokół siebie aurę, której nikt nie umie odczytać i do końca zrozumieć, choćbyś chciał. Bo to przecież trzeba umieć pojąć coś tak dostojnego niczym francuski film. Pozwól, że przedstawię ci Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline to moja alpaka, trochę przypomina twojego chłopaka. Coś w sposobie, w jaki chodzi, jak spokojnie żuje trawę, jednym głośnym rykiem psuje nam zabawę. Nie sądzę, by to było czegoś oznaką, poza tym, że twój chłopak chyba także jest alpaką, zupełnie jak Jacqueline. On też ma długie rzęsy, takie piękne oczy, więc rozumiem, nie oceniam, że mogłaś przeoczyć ten malutki szczegół, że na czterech nogach chodzi. Lecz naprawdę, czy kogoś to obchodzi, że twój chłopak jest alpaką? Gorzej jakby był rasistą lub czymś gorszym, recydywistą lub basistą, a tak proszę. Alpaka bardzo miła i z rodziną też zawsze będzie się lubiła, zupełnie jak Jacqueline. Jacqueline to moja alpaka, trochę przypomina twojego chłopaka. Coś po sobie, w jaki chodzi, jak spokojnie żuje trawę, jednym głośnym rykiem psuje nam zabawę. Nie sądzę, by to było czegoś oznaką, poza tym, że twój chłopak też jest alpaką, zupełnie.